Oczywiście, jak zawsze, mój kochany mikrofon się rozładował. Całe moje gadanie przy tym poszło się jebać. Całe gadanie przy tamtym poszło się jebać. O Jezu, jak ja to kocham. Jak włożę fotele, to zamontuję i myję szybę w środku. Bo jest ujebane. Dobra, już tu jesteśmy. To chodźmy na tą stronę. Tylko tu jest ten mały mankament taki, że te drzwi się zamykają na stop. O, za ogłówkę. Dobra. No, widzicie teraz, jak jest tutaj kanapa. To jest dużo mniej wygodnie. Niż jak w tamtej stronie nie ma nic, nie? Dlatego właśnie chciałem sam bez przedłożenia foteli zrobić to, co zrobić. Kurde. Będzie szybciej, no bo nie ma głośników. Wsypmy sobie śrubki, żeby nie szukać bardzo. 12 śrub i temat jest załatwiony. Ale no, jedynie z przodu jest więcej o jedną. O jedną jest więcej, bo jeszcze jest klapka z głośnikiem albo schowek, zależy od wersji. Tu akurat w moim przypadku są głośniki. To jest niby GL. Także jest trochę lepiej. Przenieśmy to. Tu mamy skrycone. Tu jest taki temat, że to się odkleiło. Ale nie będę tego podklejał. Gapisz mi się na bebech? Ale to jest wszystko miłe, jest. Tu jest. Co jest? No dobra. Czekaj, to nie chcesz wyjść. Aha. Ja pierdziele, zagadałem się z babi, nie zwróciłem uwagi na to. Jasny gwin. Ja dopycham to i nie chcę wejść. O mamo. Się nie jest mój dzień, naprawdę. Strasznie się nie jest mój dzień. Jest tak wszystko dzisiaj dla mnie nie do ogarnięcia. Masakra jakaś. Ciężko wszystko dzisiaj ogarnąć. Ramka. Pyk. Ramka. Rąsia. Poskładam to do kupy i to umyję w całości. Poproszę szukać. Czy w Golfie, czy w Passacie, czy w innym samochodzie tak naprawdę. Jak tylko wiesz, gdzie są odsuwania, to... Najbardziej nie lubię tych nowszych, na przykład w czwórka czy piątka i tam są na zatrzaski większość. Są śruby najczęściej w rączkach albo tutaj pod tymi panelami. W Golfie czwórce to jak jest ten panel, to tam pod panelami najczęściej też są śruby takie to jakby główne, bo no to jednak jest rączka, no to musi być przykręcone. Ale większość jest na zatrzaski i to jest osobiście uważam, że dramat. Bo te zatrzaski lubią się urwać. Nie połamać.